Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Przychodzę do Was oczywiście z kawą. Wyglądam jak wyglądam, także jestem niby wyspana, ale jeszcze wciąż zmęczona. Także może to być widoczne na mojej twarzy. Słuchajcie, mam naniesioną pielęgnację, jeżeli chodzi o pielęgnację. Już nie mam normalnie miejsca, nie mam tu półek, więc już zobaczcie, trzymam sobie to, co najczęściej tutaj używam, po prostu w siatce. No, mam dzisiaj witaminę C. Wczoraj wieczorem nakładałam sobie retinol, oczywiście z serum, a po witaminie C mam dokładnie ten produkt z Christian Breton. Jest to Thermo Innovation Year Less z SPF 30. Także to jest to, co gości na mojej twarzy. Czekajcie, dobra. Wiecie co, pomyślałam, że nagramy sobie vloga, to znaczy w sumie to będę testować pewne rzeczy, ponieważ jestem ciekawa kilku produktów, które nabyłam dzięki Wam, a przede wszystkim dzięki Asi akurat w tym przypadku tutaj. No i co? I pomyślałam, że forma vloga będzie po prostu najlepszą formą, bo już mówiłam Wam wcześniej, że patrząc na analitykę YouTube'a, to no akurat taką formę jakoś najbardziej lubicie, więc przybywam do Was w formie takiej, jaką lubicie. Zapraszam na kawę, więc jeżeli pijecie kawę, to pijemy razem. Trochę będę do Was pogadowywać. Nie wiem, czy to będzie taki, słuchajcie, krótki czy dłuższy, nie mam żadnego pojęcia. Pokażę Wam na pewno, co chcę dzisiaj użyć. Więc pierwsza rzecz, jakiej jestem mega ciekawa, jest to Ebelin. Od jednej z Was słyszałam, że nie jest to fajna szczoteczka. Ja nie wiem, na pewno nie jestem w stanie Wam porównać tej szczoteczki z zupełnie, kompletnie inne właśnie niż tej mojej ulubionej z Primarka. Niezastąpionej jak na razie. Jeżeli chodzi o wykonanie, słuchajcie, no jest ono takie sobie, nie jest najlepsze, jest taka dość ciężka. Zobaczymy jak włosie, póki co wydaje się być takim miękkim, fajnym, ale czy to akurat posłuży do rozprowadzenia podkładu, zobaczymy. To jest dokładnie ten pędzelek, na pewno bardzo ładnie wygląda, w sensie wiecie, tak wizualnie, nie mówię o wykonaniu, tylko wizualnie. Nie jest elastyczny, tak jak na przykład ten tutaj z Primarka, co fajnie tutaj faktycznie można nim sobie gdzieś tam dojeżdżać. Ten jakoś tak jest taki oporniejszy, w ogóle można powiedzieć, że się nie wygina, jest taki sztywny, ale zobaczymy, jestem mega go ciekawa. Rzecz kolejna, jaką będę chciała przetestować, jest to MAC. Tak jak mówię, to są wszystkie produkty od Asi, której jeszcze raz serdecznie dziękuję. MAC Studio Fix Fluid SPF 15 i słuchajcie, z tego co mi wiadomo, to jest to jakaś chyba, nie wiem czy ulepszona, czy po prostu zmieniona wersja, jeżeli chodzi o formułę. Prawdopodobnie jest to po prostu jakby kontynuacja pudrowego podkładu, chyba jakiegoś wcześniejszego z MAC-a, tylko tyle, że w wersji płynnej. Tak mi się wydaje i tamten też był chyba nawet z nazwą Studio Fix. Ja mam w odcieniu NC30, nie wiem jak się u mnie spisze ten odcień, ponieważ mam go w takim osłoiczku. Wygląda on na taki żółty. Podobno jest spora kolorystyka, jeżeli chodzi o dobór tych podkładów, nie wiem, nie sprawdzałam, także możecie dać mi znać, jak się u Was spisuje ten podkład, ja go będę używać dziś pierwszy raz. Rzecz kolejna, MAC, ja mam w takich miniaturkowych wersjach, jestem mega ciekawa, to już używałam jako rozświetlacza i dzisiaj chyba też go zastosuję, raczej jako rozświetlacza. Jest to MAC Strobe Cream Hydratant Luminous, czyli to jest krem taki chyba rozświetlający do twarzy, natomiast ja użyję tego po prostu punktowo jako rozświetlenia oraz Prem Plus Prime Natural Radiance Base Lumire. Także taki kremik, taka baza. Rzecz kolejna, jeżeli chodzi o rzęsy, przepraszam, to użyjemy również MAC-a. Prawie będzie to wykonany makijaż, w sumie jedną marką, prawie. MAC False Lashes Extreme Black. To jest taka miniaturka, także to użyjemy. Do ust jeszcze nie wiem, bo mam dwa produkty. Znaczy mam generalnie gdzieś jeszcze inne chyba produkty od Asi. Po prostu Asia mnie obdarowała MAC-iem, którego nigdy nie testowałam, nigdy nie miałam, więc z czego się na pewno cieszę. Jest to Fox AB7. MAC, taka pomadeczka, kolorek jest
taki przybrudzony róż, bardzo taki naturalny, więc albo nałożymy to, albo nałożymy coś, co mi się spodobało, co ja licytowałam. I to było na licytacji dla Patrycji. To jest MAC Six Pack Crystal Glaze Gloss. No, tyle S. Ja go już używałam, jak widzicie. Fajny produkt, tylko wolałabym, ja zdecydowanie osobiście wolałabym, żeby on był w jakimś błyszczyku, wiecie, takim w sztyfcie, z pędzelkiem, z jakimś aplikatorem. Zdecydowanie wolałabym taką formę niż na przykład używania, dajmy na to, czy pędzelka, czy tam dziabania paznokciem, palcem. Więc to są tutaj moje produkty. Myślę, że jeżeli chodzi o oko, to jednak wciąż użyjemy sobie paletki Maxineczki, także Beauty Legacy, jak kto woli, użyjemy sobie, myślę, że zrobimy sobie taki naturalny, więc chyba przy użyciu tylko tych trzech, może ten smog dodamy, albo ten The Grand Tan, jeszcze nie wiem, ale chcę jakieś brązowe oko, nie chcę raczej koloru, aczkolwiek różnie się to może skończyć, znowu moja słabość do cienia tego petal, no, może wyjść na prowadzenie. Ale chciałabym jednak użyć brązowy i tak sobie pomyślałam, że jakbym użyła brązowy, to bym wykorzystała jeszcze do tego na sam środek powieki ten cień z Top Shopu, ponieważ bardzo mi się podoba jego wykończenie. Shuffle the Cards. No i chyba tylko tyle. Także ten taki fajny, taki opalizujący, odbijający się cień. I to by było wszystko. Także jeszcze nie wiem, co powędruje na usta. Mam też przygotowany tutaj fixer mist, akurat w tym przypadku z Bielendy. I co? No i ja myślę, że możemy zacząć. Także pierwsza rzecz, aplikacja. Słuchajcie, podkładu. No jest trochę ciemny. Dziwnie pachnie. Dziwnie, ale nieźle. Nie jest źle. Nie wiem, jak mam go, słuchajcie, aplikować, bo chcę wziąć też z tego tu. Jest bardzo taki lejący i takie żółte tony. Nie wiem, czy to jest mój odcień, dlatego nie przesadźmy. Dajmy go niezbyt dużo. Zobaczymy. Tu już widzę, że przesadziłam. Okej. No takie żółte tony ma. Ja nie wiem, jak jest z tą całą tam kolorystyką. Bazą kolorystyczną, ale ten jest dość taki żółtawy, no. Powiem Wam, że dość nawet bardzo żółtawy. Cóż, zobaczymy. I użyję tej szczoteczki, tylko pozwólcie, że ja sobie ją zwilżę. No faktycznie, jeżeli chodzi, słuchajcie, o te włosy, to i niewygodnie się dość ją używa. No, powiem Wam, że jak na teraz, pierwszy raz jest taka za taka twarda i te włosy tak, te włoski tak się dziwnie rozprowadzają. Zupełnie inaczej i bardzo tak twardo, tak sztywno. No, jednak ja nie wiem, albo to już jest przyzwyczajenie, albo po prostu kwestia włosia. Jest takie dość twarde, takie niby są, włosie jest miękkie, ale jak aplikujecie już to wszystko po twarzy, to po pierwsze czujecie, jakby te włosy się tak załamywały przy tym podkładzie. Niezbyt fajnie pachnie ta szczotka, tak dziwnie. Nie, ja chyba nie będę umiała, słuchajcie. Nie będę jej dobrudzać, ja ją wyczyszczę, może po prostu się z kimś nią podzielę. Ale w każdym razie, i jeszcze widzicie, ja ją spsikałam, a mimo to, poczekajcie, zaraz się tutaj upaćkam, a mimo to, tak jakby całość fiksera spłynęła tutaj po rączce, także nie wiem, coś faktycznie jest na rzeczy, także jednak chyba te szczoteczki, słuchajcie, póki co z Primarka są najlepsze, ale cieszę się, że mogłam przetestować, sprawdzić i tyle. Gdzie jest moja? Moja była już zwilżona. Okej, rozprowadzamy. No to jest po prostu sztos. Ja nie wiem, ja nie umiałabym chyba już inną, ja nie wiem. Ale już naprawdę, uwierzcie mi, że używałam już kilka rodzajów i naprawdę ta się u mnie spisuje idealnie, aczkolwiek ubolewam, bo to już Wam mówiłam wcześniej, że są one już wycofane chyba z Primarka. Czekajcie, dorzucę sobie jeszcze tego podkładu, a co? Jak test to test, wkurza mnie tylko, że widzicie, nie mam jak tutaj sobie, nie mam za bardzo jak go stąd wyjąć. No, nie mam tutaj, bo pazury mi, kurde, przeszkadzają. Dobra, to więc posłużę się pazurem po prostu. O. Nie będę żałować. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten efekt. Okej.
Dorzucam, nie żałuję. Biorę pazurę. No i dobra, rozcieramy. Rozprowadza się dość fajnie. Nawet dałam tutaj troszeczkę wyżej pod oko i jak na razie nic się tutaj nie dzieje, więc, jak na razie jest spoko. Czy jest on średnio kryjący, słuchajcie? No jest on może lekko do średnio kryjącego, bo wydaje mi się, że jeżeli bym go tak dozowała i budowała sobie tutaj tym podkładem, to faktycznie mogłabym osiągnąć to średnie krycie. Tak mi się wydaje, bo widzę, że tak delikatnie niektóre piegi mi zanikają. Ja nie umiem używać tak bardzo dużo podkładu. Ja już to też mówiłam. Ja naprawdę jak widzę, jak dziewczyny wyciskają, słuchajcie, ten podkład na twarzy, po prostu jest jedna wielka maska. Ja nie wiem, ja po prostu tak nie umiem. Pociągnę jeszcze tylko po szyi. Widać, że jest on wpadający w żółte tony, jest to widoczne na skórze, ale mi się wydaje, że ja mam taki odcień skóry, słuchajcie, taki trochę podżółtawy. Nie wiem, co myślicie, dodać jeszcze trochę? Co? Zaszaleć? Tak chociaż raz zrobić sobie taki efekt maski, słuchajcie. Nie, no dobra, starczy. Konsystencja jest taka średnio lejąca, nie jest ona taka bardzo płynna. Bardzo fajnie się rozprowadza, taka kremowa jest, dość kremowa. Także konsystencja spoko, ja nie wiem jaka cena jest, ale pewnie nie mało kosztuje ten podkład. Czytałam gdzieś nawet wcześniej jakąś recenzję, że praktycznie za minus uznawane jest to, że podobno, jeżeli chodzi o pełnowymiarowe opakowanie, to one chyba są bez pompki, więc że dozownik, pompkę trzeba sobie samemu dokupić, więc to był jako jeden minus, a jako drugi minus to była właśnie i że cena. No i jest on żółty. Teraz jak dorzuciłam, to faktycznie widzę już ten, zobaczcie, ten odcień jest taki żółtawy, także wpada w żółte tony, ale podobno, tak jak mówię, jest dość szeroka gama kolorystyczna dla każdej karnacji, więc to akurat jest super. Ja myślę, że wystarczy, więc zobaczymy, jak on się spisze, dam Wam znać po jakimś tam czasie. Jeżeli chodzi o takie moje pierwsze wrażenie, nie wiem, czy do końca bym wybrała ten odcień, bo tak jak mówię, no, on wpada w żółte tony, nie wiem jaka tam jeszcze jest ta kolorystyka. Jeżeli chodzi o formułę, jest spoko, jeżeli chodzi o aplikację, też jest fajna. Podkład jest taki dość średnio delikatny, bym powiedziała, taki półkremowy, ale pół też liquidowy, taki leisty. Jak na razie nie podkreśla mi tutaj żadnych skórek. Fajnie w okolicy pod oczami nie zebrał mi się w zmarszczkach. Co jest u mnie, wiecie, że u mnie to jest po prostu rzecz, której ja unikam po prostu jak ognia. Także jak na razie naprawdę spoko. Poza tym kolorem nie mam jakby nic mu do zarzucenia. Może faktycznie tą cenę. Wydaje mi się, że on jest drogi. Myślę, że pewnie powyżej 3 dych, ale to w sumie jak Dior, jak Chanel i te inne. Okej, okay, kawcia. Dobrze, teraz co? Zróbmy sobie może brwi. Brwi oczywiście standardowo Goof Proof Brow Pencil z numerkiem 3. Dzieje po prostu tak, że jakaś masakra. Zauważyłam ostatnio, że nadużywam tego słowa. Słowo masakra po prostu wpisało się w mój codzienny słownik. Serio. I krzywe mam te brwi, słuchajcie. Okej, okay, nie, jakiś katar mnie łapie. W ogóle organizm mi się coś rozregulował. Nie wiem, dajcie mi znać, czy to jest możliwe, że to przez jakieś tam nerwy, stresy się tak dzieje. Bo co Wam powiem? Oczywiście to jest do takiej damskiej tutaj strony, do moich dziewczyn. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że skończył mi się normalnie okres i po tym okresie miałam przerwę bodajże 2 dni. Potem była ta cała gonitwa i załatwianie tych spraw i wyobraźcie sobie, że tak jakby okres mi wrócił. Tak jakbym albo mi się przedłużył, albo jakbym po prostu dostała prawie że kolejny, tylko że mniej obfity. Potem znowu 2 dni chyba to trwało. I potem przy załatwianiu już wszystkich spraw dostałam jakieś plamienia. Takie minimalne plamienia i ja nie mam żadnego pojęcia, czy to te nerwy, czy to te stresy tak mogły rozregulować mi organizm. Nie wiem, dajcie mi proszę znać. Jeżeli wśród Was są takie, które się na tym znają, bo ja nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje. Ej, tak by to wyglądało. Ja już nie chcę mocniejszych brwi, także mamy na twarzy naniesiony podkład z MACA Studio Fix Fluid SPF 15. Ja mam NC 30.
Już Wam pokazuję, tak to wygląda. Dalej mam zaaplikowane brwi, czyli Goof Proof Brow Pencil numer 3. I teraz może przejdźmy do czego? Do oka. Może przejdźmy do oka. Ha, bazy nie naniosłam, patrzcie, a ja chciałam użyć bazę. Dobra, dupa Jasiu, pierdzi Stasiu, nie nałożyłam bazy. Chciałam, w sumie dlatego, że miałam pielęgnację, ale zapomniałam o bazie, więc bazę sobie przetestujemy następnym razem. Teraz się dopiero kapnęłam, ale nic się nie dzieje. Przejdźmy teraz do paletki. Najpierw oczywiście nałożymy sobie moim takim włochatym pędzelkiem ten najjaśniejszy canvas na oczywiście całą powiekę. Tak jak mówię, dzisiaj chcę bardzo delikatnie, ja dzisiaj nigdzie nie wychodzę, po prostu chciałam Wam przetestować parę rzeczy z Maka. Ja wiem, że Wy na pewno je znacie, ale dla mnie są to nowości, ja po prostu nie znam tych produktów, bo ja nic z Maka wcześniej nie miałam. Maka nabyłam dzięki Asi. Także bardzo się oczywiście z tego powodu cieszę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy coś bym zakupiła, bo mi zawsze szkoda pieniędzy. No, a co jeszcze na przykład jest w Maku? Oni mają takie dla mnie zbyt klasyczne, zbyt takie proste opakowania, a ja lubię, jak coś fajnie wygląda. Ja jestem taka gadżeciara, więc jeżeli już bym miała chyba wydać większą ilość pieniędzy, to raczej by to poszło w stronę Yves Saint Laurent lub na przykład Chanel, Dior teraz nawet też coś tam fajnego wypuścił, dość ładne opakowania, także myślę, że bym poleciała bardziej tutaj na szatę graficzną, no. Niż na opakowanie z Maka, które są dość proste. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Nałożę na całą powiekę miks znowu dwóch kolorków, czyli Brick i Ash. Mam nadzieję, że to będzie wszystko dobrze widać. Ja oczywiście zrobię Wam jakieś tam zbliżenie, także się nie martwcie. Mieszam po prostu po swojemu, słuchajcie, tak jak mi wygodnie. Ja wiem, że nie mam tej techniki opanowanej, ale co poradzić? Nie każdy się rodzi, kurde, wiecie, tak uzdolniony manualnie. Tak wygląda. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Co teraz zrobimy? Może troszeczkę delikatnie damy tego smoke i użyję ten kuleczkowy, ten większy pędzelek i dam go tutaj na zewnętrzny kącik oka. Nie dam go dużo, bo on jest dość mocno napigmentowany. Postaram się go teraz zblendować, troszeczkę rozetrzeć. Teraz nałóżmy sobie właśnie ten cień, słuchajcie, ten cień z Top Shopu. Będę chciała zaaplikować, słuchajcie, zaraz zobaczymy tylko, czy się uda tym pędzelkiem. Może zmoczmy pędzelek. Spróbujemy tak. Zmoczę sobie ten pędzelek i spróbuję nic się nie stało, po prostu mi spadło. Spróbuję go nałożyć na mokro. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie zaraz wszystko widoczne. Pozwólcie, że zaaplikuję na drugą powiekę. Kładę go tak dosłownie na środek, staram się nie przeciągać go nigdzie na boki. Dobra, teraz co zrobię? Teraz wezmę sobie cień, może ten The Grand Tan, czyli ten słynny bronzer. Trochę zmieszam z canvas i dam tutaj od wewnątrz, ten brąz z tym jasnym, od wewnątrz do trochę do środka. Kanwas nam rozjaśni, a ten brązik nam fajnie, słuchajcie, połączy. Poprawię to jeszcze za chwilę tym cieniem z Top Shopu. No, żeby ładnie się tutaj uklepało. Pędzelek z Essence, również od Asi. Ok, po prostu chcę wydobyć bardziej jego błysk. Co zrobię? Z racji tego, że po pierwsze będę chciała troszeczkę przetuszować moje zmarszczki pod okiem. Mam nadzieję, że to będzie widać. Słuchajcie, nie z której strony mam to pokazać.
Nie widać tego efektu, słuchajcie, tego fajnego, świecącego cienia. Ja go widzę tutaj pod światło, ale niestety, no, światło jest, jakie jest i mam nadzieję, że cokolwiek widać. Ja sobie teraz zaaplikuję, słuchajcie, ten cień brązowy, ten ash zmieszany z brick i dam go na dolną powiekę, przyciemnić. Okej. Kolor taki ciemny, brązowy, raczej mi tutaj, słuchajcie, spowoduje to, że mniej będą się rzucać może moje zmarszczki po prostu najzwyczajniej. Sam rozświetlacz. Okej. Jak widzicie, oko zostało fajnie rozświetlone, fajnie rozjaśnione. Tak, patrzę, którym jeszcze tu pędzelkiem mogłabym coś poprawić. I miałam gdzieś tu pędzelek taki, słuchajcie, do. Jest, mam do korektora i ja nim często aplikowałam, gdzie jest ten, czekajcie, bo nie wiem, czy trafiam w ogóle w pędzelek. Ja nim często aplikowałam ten cień orchid, więc jeszcze raz chcę tym pędzelkiem posłużyć się, gdzie jest ten mój cień, tu. I jeszcze troszeczkę, ale to minimalniutko, chcę zobaczyć tylko, czy efekt będzie trochę inny, czy nie, tego cienia z Top Shopu. Zależy mi, żebyście wy zobaczyły, jak to fajnie się błyszczy. I ja nie wiem, czy wy to widzicie. Nie wiem, czy to widać. Słuchajcie, to się tak mieni, to się tak już błyszczy. A ja mam cały czas wrażenie, że wy tego nie widzicie. Wierzcie mi, że naprawdę to się fajnie błyszczy. Dobra, fajnie wszystko roztarte, granice. Poprawiam tylko tutaj nadmiar tego pyłku. Tak by wyglądało oko. Odrobinę przetarłam kamerę, może teraz będzie lepiej, nie wiem. Okej, teraz przejdźmy, słuchajcie, już zostawmy te oko. Chyba zrobię kąpiel moim pędzelkom, tak w ogóle. Okej, ten pędzelek również. Czekajcie, muszę dobrze tutaj wytrzeć. Teraz co nam tutaj zostaje? Zróbmy sobie rozświetlenie. Zróbmy sobie delikatne rozświetlenie. To będzie kremowe i to będzie przy użyciu, ale mi poleciało, słuchajcie. Czekajcie, pochowam. Okej, tyle wzięłam. To jest taka konsystencja bardzo kremowa. I pozwólcie, że sobie tutaj zaaplikuję. O, delikatnie. Druga strona. Szkoda, że nie ma słońca, bo ten efekt byłby znacznie bardziej widoczny. Odrobinę sobie tutaj na nos, tylko nie na jego czubek. O, tutaj środek nosa, na resztę nosa pójdzie po prostu pójdzie bronzer. Kukupidyna. Ok, jak widzicie, bardzo fajnie to tutaj rozświetla. Dobra, ja myślę, że wystarczy. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, ja nie lubię przesadzać. Nie chcę dawać go zbyt dużo. Okay. Teraz wytuszujmy rzęsy. Mamy MAC False Lashes Extreme Black. Śmieszna szczoteczka w takim małym produkcie. Słuchajcie, zobaczcie. No, przesunę lusterko. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, to jest naprawdę fajna. Jest bardzo, bardzo delikatna. Bardzo taka milusińska. Jest zwężona tutaj ku końcowi szczoteczki, co fajnie ułatwia dojechanie tutaj, czyli takie precyzyjność po prostu nałożenia tego produktu. Ok, jestem z powrotem. Musiałam, słuchajcie, podłączyć się jeszcze raz, bo mi wyskoczyło, że maksymalny czas już nagrywania. Fajnie się aplikuje tą szczoteczką, ale tak jak mówię, chyba mi się tutaj albo już kończy ten produkt, albo ja nie wiem, parę razy go użyłam. Też zdaję sobie sprawę, że nie jest zbyt dużo tego produktu w środku, a ja już jednak parę razy używałam ten tusz. Jeszcze coś tam wyciskam. Teraz dolna powieka, dolne rzęsy. No, brakuje mi troszeczkę tutaj wydłużenia, ale na pewno fajnie rozczesuje. Na pewno bardzo ładnie rozczesuje ten tusz. Tego nie mogę mu tutaj jakby zarzucić, ale wydaje mi się, że widać mimo wszystko cokolwiek na oku. Efekt mi się podoba, bardzo mi się podoba to oko. Mam nadzieję, że Wam również. Makijaż jest bardzo delikatny, wciąż i tak widać zmęczenie na mojej twarzy, ale to już niestety.
To już natura i tutaj już nic nie zmienię. Także ten tusz, ok. I teraz zaaplikujemy sobie albo pomadkę. Zastanawiam się, czy dać sobie taki nudziak przy tym makijażu, czy po prostu dać sobie takiego, wiecie, takiego glejza. Ale chyba jestem jednak za tym. Tylko widzicie, ja nawet nie mam chyba pędzelka do ustów. No, tak sobie mówię, do ustów. To nie jest do ust. Ja nie mam pędzelka do ust. A paznokciem. Aplikujemy. Lubię mieć ten produkt na ustach. Okej, okay, ja myślę, że wystarczy. Też fajnie ten produkt powiększa troszeczkę usta, tak optycznie wydają się być większe. Zapach fajny, smak fajny, konsystencja nawet spoko. Minus za formę. Za formę wolałabym zdecydowanie to w formie jakiegoś aplikatora, wiecie o co chodzi? Co nam brakuje? Brakuje nam bronzera. Bronzer oczywiście, że nawet perfumy, słuchajcie, przygotowałam sobie z Maca. A co? Jak Mac, to Mac dzisiaj. Także dzisiaj pełen cały filmik dosłownie jest z wykorzystaniem produktów z Maca. Zapach bardzo specyficzny, bardzo mocny, to już Wam mówiłam. Jest to Mac, że się wyody. No, także tak by wyglądał mój makijaż przy użyciu paletki, słuchajcie, Maxineczki oraz z dodatkiem i dodatek cienia Stop Shopu, czyli to, co mam na środku powieki, co wygląda przepięknie, bajkowo, ja go uwielbiam. I co? Teraz dajmy sobie teraz odrobinę tutaj bronzera. Wykonturujmy odrobinkę twarz, przy okazji też ocieplmy. Strasznie fajny jest ten bronzer, bo jest strasznie bezpiecznym produktem. Ja lubię bezpieczne produkty, bo naprawdę, jeżeli chodzi o to, że jeżeli chodzi o fakt, że nie malujecie się często, czy codziennie, czy w ogóle, albo się jeszcze, nie daj Boże, uczycie, to jest produkt, który sobie nie zrobicie kuku. No. Ja daję zawsze jeszcze sobie tutaj na nos. Chcę sobie troszeczkę go zmniejszyć. Trochę zminimalizować ten mój nosek. Nieszczęsny. Jeszcze trochę. A co? Okej, okay, myślę, że wystarczy. Jeszcze troszeczkę dodam tutaj. Bardzo lubię ten produkt. Okej, okay. Tu już mam rozświetlenie i mam użyty produkt kremowy, dlatego tutaj do góry już jakby nie wyjadę. A. Dobra. Odrobinę jeszcze na czoło. Czekajcie, jeszcze ciut, ciut czoło. Dobra, myślę, że jest ok. Teraz ociupinkę dajmy sobie tego różu. O, ciupineczkę, dosłownie o tyle, o ile. Również róż uwielbiam z tej paletki, jest bardzo bezpiecznym, fajnym różem. Rozświetlacza nie daję, ponieważ już rozświetlenie mam, ale dam sobie tego rozświetlacza jeszcze raz tu w kącik. O, wewnętrzny kącik oka. No i dobra, i to by było na tyle, słuchajcie. Moja paletka jest już naprawdę wydziabana. Uwielbiam ją, kocham tą paletkę. Ja Wam serdecznie polecam. Cień, słuchajcie, Stop Shopu. Ja Wam serdecznie polecam. To jest po prostu takie cudeńko. Chciałoby się go jeszcze i aplikować, i aplikować, i cały czas aplikować, aplikować, aplikować. Bez końca. Uwielbiam. Co jeszcze, jeżeli chodzi o ten glaze? Nie znam jego ceny. Jeżeli kosztuje więcej niż 20 funtów, to ja bym go nie kupiła. Jeżeli chodzi o pomadeczkę, to jest taka pomadka, ja jej dzisiaj nie użyłam. Myślę, że też by fajnie się tutaj wkomponowała w ten makijaż, ale chciałam jednak tutaj coś rozświetlić. Lekko jest rozświetlające oko, więc niech te usta też się lekko błyszczą. Użyliśmy sobie Strobe Cream jako rozświetlenie, bardzo delikatne, bardzo subtelne z Maca. Jeżeli chodzi o tusz, to był to tusz z Maca False Lashes Extreme Black. Ten tusz, no i oczywiście podkład MAC Studio Fix Fluid SPF 15 i ja mam w odcieniu NC30. Jeszcze raz Wam pokażę, tak to by wyglądało. No i tak się prezentuje mój cały makijaż, słuchajcie, teraz może pokażę Wam tu w świetle trochę dziennym. Nie wiem, czy widać te oczy. O, może teraz?
Nie wiem, czy widać, ale myślę, że tak. Rozświetlenie widać, róż widać, bronzer widać, usta widać. Wszystko widać, słuchajcie. I nawet mi się te kreski pod na dolnej powiece podobają. No dzisiaj nawet mi to ładnie wyszło. Także tak by wyglądał test moich produktów z Maka, jakie posiadam ja. Dzięki Asi, której jeszcze raz serdecznie dziękuję. Aha, i jeszcze Goof Proof Brow Pencil numerek 3. To są brwi. I to wszystko, także co? Ja będę się z Wami żegnać, chciałam Wam pokazać tylko, jak się sprawują te produkty na mojej twarzy, jak to wszystko wygląda. Makijaż mi się bardzo podoba, za chwilę przychodzę do Was z kolejnym jeszcze filmikiem. Fajnie, bo już jestem przygotowana. Może coś zmienię, może kolor ust, jeszcze nie wiem, zobaczę. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że ten makijaż Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie pod filmem. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie. Buziaki. Pa jo!